Schnerowskiego sporu o istnienie człowieka. Spór się kiedyś rozpoczął. On był inspirowany sporem o istnienie świata mistrza Tischnera, czyli Romana Ingardena. I w jakiś sposób do tego też momentu doszedł, czyli poszukiwania możliwości bytu ludzkiego. Ten obszar ontologii był na początku dosyć mocno obcy Tischnerowi. W pewnym momencie do tego też dojrzał i wyraźnie we wstępu do swojej właśnie książki Spór o istnienie człowieka przywraca ten moment konieczności badań ontologicznych nad człowiekiem. Czyli byt ludzki jest na tyle paradoksalny, na tyle trudny do uchwycenia w sensie bezpośredniego doświadczenia, że trzeba też podjąć refleksję nad możliwością samego istnienia, czyli dojść do tej refleksji ontologicznej w rozumieniu Romana Ingardena. I to się pojawia w jakiś sposób, jednak ponieważ pojawiają się też nowe okoliczności cały czas dotyczące paradoksalności, trudności istnienia człowieka, możliwości istnienia człowieka, wobec tego ten spór ciągle trwa i nie kończy się. To jest jedna rzecz. Druga to jest taka kwestia, że żeby czytać Tischnera, trzeba go czytać w takim kontekście, nazwijmy to, mieć do tego pewien klucz, ponieważ można tutaj łatwo wpaść w pułapkę niezrozumienia albo banalizacji tego, co Tischner pisze. Pamiętam opinię tam niektórych filozofów właśnie, którzy mówili, że właściwie każde zdanie, jak się czyta Tischnera, to jest zdanie banalne, które nic nie wnosi. Tak, oczywiście. Ja bym powiedział jeszcze jedno. Każde słowo, jakie jest w jakimkolwiek tekście, czy filozoficznym, czy naukowym, jest banalne właściwie, nic nie wnosi. Dopiero połączenie tych zdań, tych słów i tych zdań tworzy jakąś sensowną wypowiedź. Coś w tym jest i zgadzam się z tego typu wypowiedzią, również dotyczącą Tischnera. Jest to takie krążenie faktycznie jego zdania, które powoli przybliżają się do celu, aż wreszcie w pewnym momencie trafia w sedno, tylko że trzeba doczekać do tego momentu, trzeba cierpliwie iść za autorem, a jak się za wcześnie przerwie, to się zatrzymujemy na etapie banału. I to jest jedna rzecz. Druga jest to ten spór, słynny spór, który miał miejsce, jak ja studiowałem w Krakowie w latach 80. Między właśnie, można powiedzieć, szkołą krakowską filozofii, a szkołą lubelską filozofii. Ten spór był tak poważny, że myśmy chcieli zorganizować kiedyś jako studenci taką wspólne sympozjum, coś takiego między studentami właśnie KUL-u i Papieskiej Akademii Teologicznej. No i to nie wyszło, mimo że była jakaś zgoda wewnętrzna tam profesorów na pacie, ale do tego w końcu nie doszło z powodu zasadniczych różnic, nie powiem filozoficznych, ideologicznych, bo to o to chodziło. Zresztą bardzo wyraźnie w myśleniu według wartości Tischner mówi o tych swoich trudnościach i problemach, jakie się pojawiały, gdy próbował swoją filozofię głosić właśnie w sporze, mówiąc ogólnie ze szkołą lubelską, z tym realizmem. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest Platon, który jest jakimś kluczem dla mnie, dla czytania Tischnera. Jednak Platon, czyli jego koncepcja dobra i piękna, pojawia się prawda, ale jako pewna rzeczywistość, żywioł. To żywioły, pojęcie żywiołu jest bardzo często przez Tischnera używane, dotyczące i zła, i dobra, i prawdy, i tak dalej. Te żywioły, w których się możemy zagubić bardzo łatwo. Nas może tak samo pochłonąć, jak i zło, jak i nawet dobro w jakichś różnych dziwnych konfiguracjach. Wtedy nie ocalimy swojego człowieczeństwa. I tu chodzi o to, żeby właśnie najpierw zwrócić uwagę na to, co tak w różnych aforyzmach Tischner podnosił, człowieczeństwo, czyli być człowiekiem, być dobrym, to znaczy być dobrym kapłanem, odpowiadał. Przede wszystkim nie być świnią, a reszta przyjdzie sama. To takie proste. Bo tak chcieli być bardzo górnolotne i takie konkretne określenia różnego rodzaju, a tutaj w ten sposób padała odpowiedź. I teraz wracamy do Platona i do jego metody. To się nie pojawiało tak w prozu Tischnera, ta metoda platońska, jego dialektyka, ale ona jest jakimś kluczem. Krótko chciałbym tę sprawę ukazać, bo to można by dłużej rozwodzić się, ale chodzi o to, że można podzielić filozofię Platona, czy dzieje tej filozofii na okresy, na takie trzy właśnie. To się dzieli dosyć to standardowo, ale pod kątem metody dialektycznej bardziej. I w pierwszym okresie mamy tę dialektykę, która polega na tym, że my zbieramy jakby różne informacje z pewnego oglądu zmysłowego. Dochodzimy do
po kolei do coraz bardziej ogólnych treści, aż dochodzimy w końcu do tej idei, do idei najwyższych, które się okazują w jaki sposób tą przesłanką istnienia tego świata, czyli tym wzorcem, na który świat w jakiś sposób zmysłowy, który mamy, odbija. To jest ta metoda w ten sposób, czyli zbieramy to jakoś, podostrzegamy harmonię i piękno w tym wszystkim. To piękno staje się taką uniwersalną przesłanką w tym pierwszej dialektyce. Jeżeli do niej dotrzemy, jeżeli dostrzemy piękno tych wszystkich sytuacji, tego wszystkiego, co się łączy właśnie w taki sposób odpowiedni, w oparciu o tą przesłankę uniwersalną, to właśnie jest cel filozofii. Wtedy w tym układzie jakąś rzeczywistością podstawową jawi się jednak świat idei w tym rozumieniu. Tak to jakoś jest, to co rzeczywiście jest i tak dalej. Natomiast jest drugie podejście, jakby druga dialektyka, która domaga się postawienia pewnej tezy, czy otrzymania pewnej tezy, która ma być punktem wyjścia całego rozumowania. Jest to konieczność dotarcia do jakiejś pierwotnej prawdy, z której startujemy. I wtedy okazuje się, że ten świat, który mamy, ten świat w jego wszelkich przejawach zmysłowości, on staje się w pewnym sensie uniwersalną przesłanką. Dzięki niemu docieramy dopiero do rzeczywistości. Czyli nie możemy pominąć doświadczenia zmysłowego, ono jest tak samo ważne w tym układzie jako doświadczenie świata idei jako takiej. Czyli odwracamy jakby cały schemat. Platon w drugim okresie ma taką dialektykę, to jest zupełnie odwrócenie, inny Platon. I trzeci Platon, który właściwie koncentruje się na idei dobra, która staje się czymś podstawowym, staje się uniwersalną przesłanką w tym znaczeniu, że i podejście, nazwijmy to, którym świat idei traktujemy jako rzeczywistość pierwotną czy jedyną, jak i właśnie podejście, którym świat zmysłowy jest taką przesłanką, są równie dobre. Idea dobra to wszystko godzi i pokazuje, że z ogólnej idei, nawet nie idei dobra, bo właśnie dobro przekracza ideę, bo ona jest ponad ideami, ponad światem zmysłowym. Coś czymś więcej jest, łączy to wszystko. Jest ideą łączącą, więc tą jako punkt wyjścia chciałbym potraktować. Oczywiście teraz odnieść to do właśnie tischnerowskiego podejścia. Pierwsze spojrzenie właśnie na człowieka, bo o to mi chodzi, zrozumieć człowieka i w tych trzech odsłonach, tak można by to było określić, chciałbym to ukazać. Na razie tyle. Pierwsza odsłona to jest doświadczenie ja egotycznego. To jest pierwsze doświadczenie. Jest to właściwie takie stwierdzenie. Rodzi się to w każdym człowieku. Jakiś zachwyt nad sobą. On jest konieczny i potrzebny. Jestem czymś, ponad co niczego większego nie można pomyśleć. Zachwyt egotyczny, doświadczenie samego siebie. Jest ono potrzebne. Ta miłość samego siebie w chrześcijaństwie wyrażona. Jeżeli tego punktu nie mamy, to nie możemy pójść dalej. To jest też doświadczenie Hioba od tej strony idąc. On jest tym monadą zamkniętą, jest bytem w sobie, rzeczywiście takim bytem. Widzi, że przyjaciele jego, niby przyjaciele, nie rozumieją tego, co on rzeczywiście przeżywa, jego dramatu. Szukają winy w nim, skoro Bóg go tak karze, skoro w ogóle to jest kara tutaj według nich na Hioba zesłana, to muszą być jakieś grzechy, które popełnił, zło, które uczynił wcześniej. Teraz właśnie jest ta zapłata, wypłata. On nie w tych kategoriach na to patrzy, Hiob, ale oni go nie rozumieją. Jest zamkniętą monadą, której nie mogą inni zrozumieć. Ale później jest kolejna odsłona jakby tutaj, kiedy doświadczamy drugiego. To jest to, u Tischnera jest to w dużej mierze inspirowane Lewinasem, ale nie tylko. Doświadczenie ty, absolutnego Boga, ale też drugiego człowieka, kiedy człowiek staje się bytem dla drugiego. Może to się też przejawiać w takim przejściu, ale nie dochodzi w pewne szczegóły, kiedy rodzi się takie doświadczenie bytu przeciwko sobie. Trzeba to przejść, trzeba przełamać tą skorupę jakby tego ja egotycznego, żeby przejść w ten obszar właśnie ja, przejść ten obszar, kiedy drugi staje się tym ty absolutnym.
I to jest jakby ta druga dialektyka, bo to też jest, to jest istotą. Kiedy wychodzimy jakby z siebie, to właśnie ten świat, który gdzieś wokół nas jest, musimy doświadczać. Nie mamy jakiejś pierwotnej intuicji siebie gdzieś tam wewnętrznej, tylko musimy rzeczywiście pochylić się nad światem, który jest wokół nas, nad drugim człowiekiem. To jest, doświadczamy siebie jako, siebie jako bytu dla innego, dla drugiego. I trzecie doświadczenie, już tak skracając trochę, jest to powstanie horyzontu agatologicznego, czyli my raz właściwie wszyscy istniejemy w tym horyzoncie. I o ile w tym horyzoncie istniejemy, o ile rozpoznajemy w sobie ślady dobra, to mówię, te wyżłobienia dobra, i w drugim człowieku, o tyle istniejemy. Czyli tylko w obszarze tego horyzontu możemy istnieć. Horyzont oczywiście jest nieuchwytny, on się przesuwa, jeżeli jesteśmy wyżej, czyli w tym sensie to dobro się rozszerza, jeżeli wznosimy się w tym rozwoju. Mamy tutaj taką ciekawą sytuację możliwości rozwoju, ale jeszcze jest taki problem, że to dobro, o którym mówi Tischner, ono w jakiś sposób wznosi się ponad i byt, i niebyt, no bo tu jest figura bardzo ważna Mesjasza, która przywoływana jest, to jest lewinasowskie właściwie podejście, które Tischner przejmuje i podejmuje, kiedy Mesjasz ofiarowuje swoje życie za siebie, czyli również może wybrać równie dobrze niebyt, nieistnienie, byle właśnie uratować drugiego człowieka. Jeżeli najbardziej taką mocną figurą tego momentu jest coś takiego, kiedy ktoś mnie skrzywdził, tak, że właściwie całe poczucie sprawiedliwości we mnie domaga się kary i krzywdy. Muszę go ukarać, muszę tę osobę w jakiś sposób odpłacić pięknym za nadobne. A najlepszym razie niech Bóg ukarze tę osobę. Ja nie jestem w stanie, bo ja w domyśle aż takiego zła i takiej grozy na tą osobę nie ześlę, na jaką ona zasługuje. Niech Bóg ukarze, ja się w to nie mieszam. Taki jestem wspaniałomyślny. A dopiero wtedy następuje ten moment naprawdę otwarcia na drugą osobę i wejście też w ten horyzont konsekwencji agatologiczny, kiedy ja jestem gotowy powiedzieć coś takiego: Boże, jeżeli masz karać, a powinieneś ukarać tę osobę, to ukarz raczej mnie niż tę osobę. Czyli gotowy jestem na karę. To jest właśnie postawa Mesjasza, która ma być obecna w postawie ja-ty. To też tej relacji. Jeżeli tej postawy nie ma, to nie jesteśmy w stanie naprawdę wejść w relację z drugim człowiekiem. I teraz wracamy właśnie do kwestii samego dobra, no bo jak mówimy o horyzoncie agatologicznym, to mówimy o horyzoncie dobra, naprawdę. Ja już mówiłem o tym, ale jeszcze jedną rzecz tym chciałbym podkreślić. W tych etapach, które tak krótko przedstawiłem, jest tu problem najpierw tej oczywistości własnego istnienia. Jednak ta oczywistość, to doświadczenie własnego istnienia, to, o czym na przykład mówi Kartezjusz w tym swoim odkryciu filozoficznym, ono wymyka się wszelkiemu pojęciowemu ujęciu. Jest ona całkowicie bezpośrednio przeżywana, ta oczywistość przeżywana. Dlatego jej zaprzeczenie jest niemożliwe. Czyli wchodzimy w obszar, kiedy już nie mamy jakby miejsca czy obszaru, gdzie możemy to zanegować. Jakby całość możliwej przestrzeni wypełnia to doświadczenie. W tym doświadczeniu istnienie własnego ja, a właśnie wypełnia całą rzeczywistość, nie ma miejsca na nic innego. Wraz ze znikaniem rzeczywistości zewnętrznej znika wszelka rzeczywistość, również własnego ja, i nie jest możliwe poznanie samego siebie z powodu braku jakiegokolwiek odniesienia i dystansu. To jest też problem, bo wypełnienie tym doświadczeniem całej rzeczywistości w konsekwencji uniemożliwia doświadczenie i to wpada w pewien stan właściwie fałszywego, czy w ogóle braku możliwości poznania samego siebie. Dostrzegam jednak, że będąc osobą, jestem samotny, osobny, bytem właśnie dla siebie, jak mówiłem. Między mną a tym, który jest obok, rozwiera się przepaść. Ja jestem osobny, a inny jest radykalnie inny. Jednak obcość zakłada istnienie podobieństwa. I tak rodzi się wspólnota. Proste stwierdzenie. Obcość zakłada istnienie podobieństwa, czyli możemy budować kryterium podobieństwa. Ktoś jest inny, ale jednak w jakiś sposób podobny, bo jakoś go dostrzegam, widzę go, widzę jego myśli, coś tam przeżywa i tutaj w oparciu o to
otwiera się możliwość budowania wspólnoty. Kiszczyn był zafascynowany tym, jak się rodzą pewne wspólnoty w konkretnych działaniach, na przykład wspólnota uczonych, że ludzie czasami bardzo ze sobą skonfliktowani, na przykład ideologicznie, tak było w różnych szkołach naukowych, w Polsce na przykład w tym okresie intensywnych badań, w międzywojniu, byli w stanie dla wspólnych badań właśnie tworzyć wspólnotę uczonych, coś wspólnie robić, to rzeczywiście z pasją i ogromnym zaangażowaniem. To jest ta słynna kawiarnia szkocka, którą wszyscy często przywołują w takich właśnie kontekstach. Tu się nasuwa. I tu właśnie to, co mówiłem wcześniej, tu bardzo wyraźnym przykładem jest właśnie sytuacja Hioba. Hiob zauważa, że wprawdzie inny jest inny, a jednak jest w nim jako jego własne nieszczęście i osobiste przekleństwo. Czyli w jakiś sposób te słowa, które mówi inny, które świadczą o zupełnym niezrozumieniu Hioba, one jednak są obecne w nim. To jest jakby głos wewnętrzny, który w nim się dokonuje. On mógłby się odciąć od tych ludzi, ale nie może żyć bez innego, ale z innym też żyć nie można. Ani tak, ani tak. To jest pewien rodzaj tego rozdarcia i piekła. Pojawia się stan, w którym człowiek uświadamia sobie, że nie jest wart życia i traci poczucie własnej godności. Pragnie przestać być sobą, być osobą, a stać się rzeczą. W konsekwencji osoba to byt dla siebie, a zarazem byt przeciw sobie. Ten wątek właśnie, który wcześniej pominąłem, teraz go przywołuję. Bycie dla siebie staje się bytem przeciw sobie. Jeżeli wychodzę z tego obszaru bycia monadą, chcę być bytem dla siebie, zarazem staje się bytem przeciw sobie. Człowiek trwa, póki potrafi utrzymać równowagę między tymi sprzecznymi stanami. Utrata wiary w możliwość jej utrzymania podtrzymuje stan oddalenia poprzez smutek, skargę, podejrzliwość i poczucie beznadziejności. Te cztery takie elementy zaczynają dominować, jeżeli właśnie brak tej równowagi między stanem bycia dla siebie, a bytem bycia przeciw sobie. To bycie przeciw sobie jest potrzebne, ponieważ pozwala na pewną transcendencję, ale mówiąc już tym językiem, osoby. Czyli smutek, skarga, podejrzliwość i poczucie beznadziejności. To jest ten stan, w którym wpada się, jeżeli nie jest się w stanie tej równowagi utrzymać. Pojawia się właśnie ten element, jak mówiłem, bycia dla siebie. Okazuje się, że tak naprawdę to stwierdzenie też właśnie z tej sytuacji Hioba, twoje myśli nie są, jest podstawowe, twoje myśli nie są moimi myślami, a twoje drogi moimi myślami, ale w pewnym momencie pojawia się druga myśl, właśnie, że twoje myśli są jednak moimi myślami. Nawet te myśli, które są przeciwko mnie skierowane, one są obecne we mnie. I wobec tego okazuje się, że jest ktoś, kto na widok Hioba nie oskarża, jak przyjaciele, pseudoprzyjaciele Hioba, lecz wstawia się za nim. Pojawia się kategoria wzajemności. Cierpi za innego. I pragnienia. Mamy dwie kategorie. 3 minutki już tylko? No to zaraz przejdę do rzeczy. I wzajemności, pragnienia przyjęcia. Dobrze. Czyli tutaj właściwie wpadamy w pewną kategorię przyjęcia bez sensu. Przepraszam, nie przyjęcia, tylko właśnie przezwyciężenia bez sensu, żeby wyjść z takiej sytuacji, w którym różne rodzaje śmierci człowieka mogą się pojawiać. I teraz człowiek pragnie tej śmierci, ja już nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć, ale może w różnych sytuacjach, takie 4 może kategorie, tylko wymienię, nie analizując ich dokładnie, kiedy człowiek pragnie śmierci. Umieram, aby nie być ciężarem dla innego. Samotność absolutna. Umieram, aby inny mógł żyć. Ofiara absolutna. Umieram, bo inny jest dla mnie ciężarem nie do zniesienia. Rozpacz absolutna. Umieram, czy pragnę śmierci, aby inny nie mógł żyć. Zemsta absolutna. Umieram. 4 takie sytuacje, które przekreślają możliwość bycia człowiekiem, człowieczeństwa. Może tyle, nie będę przywoływał jeszcze innych sytuacji, które są. I może wrócę jeszcze do pewnych argumentów. Wymienię je tylko w skrócie. Przeciwko istnieniu człowieka. One domagają się później dowodu na istnienie człowieka, właśnie tego ontologicznego dowodu, który przywołuje Tischner. Pierwsze, próbując argumenty przeciw istnieniu człowieka, próbując doświadczyć, spotkać człowieka, doświadczamy piekła. Piekło to inny.
drugi nas uprzedmiotawia, zawstydza, pozbawia godności. Jesteśmy zależni od istnienia od drugiego, a jednak ten drugi niszczy nasze człowieczeństwo. Kolejna rzecz, drugi człowiek i ja sam przynosi mi niewolę, zniewolenie, które niszczy człowieczeństwo. Jedyna relacja, w jakiej możemy istnieć, to relacja pan niewolnik, a nie człowiek człowiek. To jest Hegel. Trzecie, przyjęcie ludzkiej egzystencji prowadzi do otwarcia nieskończonych i niezrealizowanych pragnień, a konsekwencji do rozpaczy, która zabija człowieczeństwo. Czwarte, kierowanie się ludzkimi cechami, takimi jak litość czy dobroć, prowadzi do śmierci tych, którzy tymi cechami się kierują. Śmierć Boga niczego, przetrwanie najgorszych, czyli najbardziej bezwzględnych, a więc konieczny byłby stopniowy zanik człowieczeństwa, nawet gdyby takie kiedykolwiek było. Człowiek potrzebuje drugiego nie jako człowieka, ale jako narzędzie osiągnięcia zysku, przyjemności itd. Jest to negacja człowieczeństwa i odczłowieczenie. Kolejne, byt ludzki z natury musiałby być rozdarty. To jest na przykład Freud, rozdarcie wewnętrzne. W jego naturze mieści się samo unicestwienie. Byt ludzki nie posiada zasady jednoczącej. Kolejne, człowiek podkreśla swoją wartość, podkreślając swoją wartość, doprowadza się do przeciwstawienia człowieka, światu, przyrody i do jej unicestwienia, a w konsekwencji do unicestwienia samego siebie. Czyli człowiek niszczy przyrodę, która staje się jakby jego negacją i w konsekwencji przeciwstawia się też człowiekowi i innym grupom ludzkim. Kolejne, pojęcie istniejący człowiek jest sprzeczne samo w sobie, gdyż istnieć oznacza istnieć w konkretnych wymiarach istnienia, na przykład biologicznym, społecznym i tak dalej. A w ramach tych form istnienia mamy podległość danym prawom, a więc determinowanie, fatum. Natomiast niezbywalna cechą natury ludzkiej jest wolność, czyli te wszystkie wymiary muszą jakoś być skorelowane i na nie muszą być otwarci. Kolejna rzecz, w naturze człowieka poza pierwiastkiem biologicznym, o czym mówiłem już, niezbędny jest pierwiastek duchowy, który przewyższa ma ten pierwszy. Ten pierwiastek duchowy można jednak bardzo łatwo zniszczyć poprzez atak na sferę biologiczną, na przykład poprzez przemoc seksualną. Czyli jakby tak zależność tej sfery duchowej, po prostu taki trywialny wręcz od sfery biologicznej. I ostatni argument przeciwko istnieniu człowieka. Wszelkie próby zdefiniowania natury człowieka kończą się fiaskiem. Właściwie dla każdego człowieka trzeba by sformułować inną definicję. To, co ewentualnie wspólne dla wszystkich ludzi, może się okazać mało istotne w przypadku konkretnego człowieka. Również w przypadku danego człowieka musimy za każdym razem na nowo odkrywać jego człowieczeństwo, jeśli nie chcemy wpaść w mylne schematy. Ale skąd możemy wiedzieć, co odkrywamy, skoro za każdym razem jest to coś nowego, konkretnego, wymykającego się uogólnieniom? I teraz już rzeczywiście ostatnia myśl, to co wspomniałem wcześniej, problem tego dowodu ontologicznego. Bardzo krótko. Tischner nawiązuje do słynnego dowodu ontologicznego świętego Anselma. No, nie będę go przywołał dokładnie, tylko Bóg jest bytem, ponad który nic większego nie może być pomyślane. I z tego wyciąga wniosek o istnieniu Boga. Czy ten argument, pyta się, można przenieść na przypadek człowieka? Tak, jeśli wyjdziemy poza schemat przyczyna-skutek, który dominuje naszym myśleniu, a przyjmiemy schemat rodzenia. Matka rodząc dziecko to nie jest jego przyczyną, jest właśnie matką, która zradza. I tak w tych kategoriach dobra, tylko tak się możemy poruszać, w tych właśnie wymiarach rodzenia. W pewnych sytuacjach człowieku może bowiem urodzić się człowiek. To świadomość człowieka konstytuuje sens. Jest światłem wydobywającym przedmioty z ciemności. Nie jest ich przyczyną, lecz siłą konstytuującą, zradzającą. A możliwe jest to dzięki istnieniu wewnętrznej przestrzeni świadomości, która ma sens agatologiczny. Agatologiczna przestrzeń świadomości jest warunkiem możliwości człowieczeństwa człowieka, jego bycia sobą jako człowieka. Jednak to bycie sobą jest możliwe tylko jako owoc negacji różnych postaci bez sensu, dotykającego byt ludzki. Samo doświadczenie bez sensu jest czystą negacją i objawiło się w czasach nowożytnych i współczesnych na różne sposoby, negując realność istnienia człowieka. Negacja bez sensu jest w końcu czystym aktem wolności człowieka, a człowiek rodzi się w aktach negacji bez sensu. Dziękuję. Zapraszam do dyskusji. Jeśli są jakieś pytania. Zanegować bez sensu to nie tak prosto. Czytaj jeszcze to zdanie, negacja bez sensu jest... Przeczytam, dobrze. Negacja bez sensu jest w końcu czystym aktem wolności człowieka,
a człowiek rodzi się w aktach negacji bez sensu. Próbuję zinterpretować tą kwestię właśnie rodzenia tutaj, tak krótko, nie wyjaśniam już tego dokładnie, Tischnerowska kategoria rodzenia. Jaka kategoria filozoficzna dla niego w przypadku mówienia o człowieku? Są jakieś pytania? Jeśli nie, to damy jeszcze na przykład zaraz z tym na jakieś wypowiedzenie ewentualne. Znaczy, ja tak... No, tak. Bardziej pytanie takie, bardziej techniczne. Tak. Nie wiem, na ile pan profesor korzystał z tego sporu o istnienie człowieka. Trochę korzystałem, tak. ale za chwilę, w tytule jest dalszy ciąg tego sporu, więc dlatego pewne rzeczy uprościłem. Jednak trochę cała ta kwestia właśnie... Bo w pierwszym, bo chyba to jest druga część filozofii dramatu, jeżeli się... Tak. To tylko tak chciałem. Bo oczywiście on tam nawiązuje do Ingardena w tym tytule, prawda, że... Mhm. Hiob i cała ta sytuacja Hioba Mesjasza to jest właśnie ze sporu o istnienie człowieka. Tak. To jest dokładnie tutaj tam. Nie wiem. Jeszcze pytanie? Ale nie tylko to. To. Nie. Dobrze, może ja do jeszcze tego... Jeszcze mam takie pytanie. Jak się ma ten dramat w ujęciu tischnerowskim, ten dramat człowieka z tą negacją bez sensu? Jak to jest, że przyjmujemy właśnie ten dramat, a jak to się ma do negacji bez sensu? Bo ja nie wiem, ale mi się wydaje, że ten dramat człowieka opisywany przez Tiziana, przez Tischnera, to jest troszkę przyjęcie bez sensu. A jak to się ma do negacji bez sensu? Czy dramat jest tym bezsensem? Czym jest dramat? Dramat, pojęcie dramatu miało się stać, a nie stało się w końcu u Tischnera jakimś kluczem do zrozumienia filozofii, bo takie było jego podejście. Czyli my rzeczywiście w naturalny sposób, próbując zrozumieć czy próbując doświadczać tego świata, wpadamy w te różne kolejne bez sensu, mówiąc o tym w różnego rodzaju problemy negacji samego bycia człowieka. Czyli te argumenty też częściej przywołam, ale nie tischnerowskie, tylko właśnie bardziej analizując sytuację, jaka jest, czy jaka się rodzi w różnych momentach. Czy niektóre pasują do tego, co Tischner przywoływał, niektóre nie. Właśnie, żeby wyjść z tego żywiołu naprawdę, który nas może pochłonąć różnego rodzaju, a najgroźniejszym jakby tym elementem jest wpadnięcie właśnie tę pułapkę bez sensu, musimy dokonać tego aktu czystej wolności, czyli negacji bez sensu. Próbuję zrozumieć, na czym polega ta czysta wolność, która rzeczywiście jest zakorzeniona w dobru. I to jest istotne. Więc tak to widzę, że nie, że oczywiście, że my wchodzimy w ten dramat zła, dobra, fałszu, prawdy i tak dalej, sensu, bez sensu, te wszystkie elementy się pojawiają, ale tutaj wydaje mi się, że ta negacja bez sensu jest czyli najbardziej kluczowym u źródła. Znaczy nie. Nie, bo to jest proces niekończący się. Ciągle pojawiają się, to jest ciągle rodzenie się w tych aktach negacji bez sensu, rodzi się w nas człowieczeństwo. Czyli to jest proces nieustający. Jakby świat cały czas dostarcza nam kolejnych obszarów. To może tak. Nie wiem, czy to jest. No dobrze, to dziękuję. Ja może jeszcze jedną rzecz chciałem dopowiedzieć. Tylko, tak, bo tylko chciałem na końcu powiedzieć. Właśnie miałem teraz tą myśl, którą chciałem jeszcze nie dokończyć. To jest jedna właściwie rzecz, którą sobie dopisałem. Właśnie różnica, bo też jest taki spór wśród tych wartości takich transcendentalnych, podstawowych czy transcendentnych, zależy jak to spojrzymy, które w jakiś sposób konstytuują rzeczywistość i możliwość poznawania. Tu był spór między prawdą i dobrem. U Tischnera rzeczywiście prawda, dobro było tą wartością nadrzędną, z której wiele rzeczy wynikało i dlaczego właśnie znowu. Jest łatwiejsze rozróżnienie, powiedziałbym, między dobrem i jego negacją, niż między prawdą i jej negacją. Łatwiej wpadamy w pułapkę negacji prawdy niż dobra. O co chodzi? Często kłamstwo, to jest ten argument, który wielokrotnie też się pojawia, bardzo ładnie on tam to różne postacie negacji prawdy przedstawia. Często kłamstwo czy fałsz udaje prawdę. W taki sposób, bo on nie podaje się za kłamstwo czy za fałsz, po prostu udaje prawdę. Podstawia się za prawdę. Jestem właściwie tą prawdą, której szukasz. Natomiast tak nie może być z dobrem,
Negacje, co można negacje dobra? Na przykład rozpacz może być czymś takim w przypadku nadziei, która jest wyraźnym przejawem dobra, czy miłości, która jest też przejawem dobra. I teraz negując na przykład negacją nadziei jest rozpacz, ona nie pretenduje tego, żeby udawać nadzieję. Tak samo nienawiść nie udaje miłości. Nie ma czegoś takiego. Więc to jest wyraźnie w tym obszarze, jak wchodzimy, wybieramy dobro, wyraźnie umiemy te rzeczy, łatwiej może nie wyraźnie, łatwiej umiemy rozdzielić to, co znaczy właśnie... Serio nienawiść nie udaje dobrej miłości? No nie wiem, czasami może do tego nie wiem. To dość często. Dość często. Możecie spróbować wieczorem. Może być równie intensywna jak... Może być równie intensywna jak miłość. I zastępuje często miłość, tak, ale nie wiem, czy udaje. To właśnie to wszystko, co ty mówisz dzisiaj, widzimy w tym, że dzisiaj jakby ta postprawda znalazła sobie miejsce, natomiast dobro jest eliminowane. No bo tutaj... Czyli na dobro się nie powołujemy, dlatego że jeżeli już mamy dobro, to jest bardzo trudno po prostu pod płaszczykiem tego dobra czynić zło i się z tym obronić. Natomiast ta postprawda to znalazła właściwie swoje miejsce, dlatego że bardzo często w tej chwili się udaje te wszystkie fake newsy okraszać jakąś fałszywą prawdą. Znaczy, chciałem powiedzieć coś innego i taka jest myśl też Tischnera, że właśnie pod płaszczykiem prawdy często można czynić, kłamać i fałsz pewnie wprowadzać. Łatwiej jest znacznie. Natomiast pod płaszczykiem dobra ciężko, bo jednak jeśli czynimy dobro, to jakkolwiek ono będzie małe, czy tam nie musi być wielkie dobro, jednak rzadko jest wielkie. Najmniejsze te ślady dobra, okruchy dobra, one już wystarczą, żeby to człowieczeństwo uratować. O to chodzi. W największych katastrofach, nazwijmy to ludzkich, tych w obozach, gdzie było, można powiedzieć, zalew zła, te małe wydawało się odrobiny tego dobra, które się pojawiały, czyny, one wystarczyły jakby w tym momencie, żeby to zło przeważyć w tym momencie. Dlatego, że dzisiaj się nie pytamy, czy to jest dobre, tylko pytamy się, czy to mnie zadowala. Ale czy... to już przenieśmy może dyskusję do tak. Kuluarów. Tak. Słynne kuluary. Jeszcze raz dziękuję.